Podczas 44. sesji Rady Miejskiej Leszna przewodniczący Rady Tomasz Malepszy poinformował o powstaniu Collegium Nobilium Novum. Inicjatorzy spotkali się z władzami miasta. Nazwa szkoły nie jest przypadkowa, to nawiązanie do XVIII-wiecznej koncepcji księdza Stanisława Konarskiego. Jej fundatorem ma być fundacja z siedzibą w Kościanie, zarejestrowana w KRS we wrześniu tego roku. 5 stycznia podczas konferencji Edukacja dla Demokracji, która odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, wypracowane mają być założenia programowe szkoły.